5 minut po 8 Polska na dzień dobry, poranny program Telewizji Republika w poniedziałek, w 5 dniu października. Piotr Gociek, witam raz jeszcze. Wprosto w oczy naszej politycznej rozmowie dnia o poranku witam także gościa, którym jest Adam Bielan, Polska Razem Zjednoczona Prawica. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kandydat na senatora w okręgu radomskim. Z listy PiS-u. Dobrze pamiętam. Tak jest. O wielu różnych rzeczach, które dzielą PO i PiS, można było sobie w ostatnich latach poczytać, ale chyba za sprawą pani premier po raz pierwszy nagle w miniony weekend pojawiła się kwestia tego, że sprawa budowania elektrowni atomowych w Polsce dzieli te dwa ugrupowania. To było dla mnie lekkie zaskoczenie. Pani premier oświadczyła znienacka, że ona nie ma w odróżnieniu od jej przeciwników z opozycji w tyle głowy budowania elektrowni atomowych w Polsce. Trochę mnie szczerze mówiąc to zdziwiło, bo nie kto inny jak były minister skarbu Aleksander Grat jeszcze do niedawna był takim człowiekiem, który kierował taką spółką do spraw budowy elektrowni atomowych i chyba 100 tysięcy złotych miesięcznie pensji za to pobierał. Rządy Platformy Obywatelskiej, w których zasiada pani Ewa Kopacz od 8 lat, bo była najpierw ministrem zdrowia, później marszałkiem Sejmu przez 3 lata, a od roku jest premierem, wydały kolosalne pieniądze na to, żeby zbudować w Polsce elektrownię atomową. Więc jeżeli dzisiaj pani premier Kopacz twierdzi, że Platforma nie ma takiego pomysłu, to mamy do czynienia z gigantyczną defraudacją. Z defraudacją na gigantyczną skalę. 300 milionów podobno. Takie pieniądze pochłonęło przygotowywanie tego projektu. Właśnie, to jest olbrzymi skandal finansowy. Ja bardziej sądzę, że pani premier jak zwykle nie do końca wie, co mówi. Nie wiem, czy ktoś, autor jej przemówień, nie doczytał czegoś, czy może nie był w najlepszej formie. Trudno powiedzieć, ale jak się słucha pani premier Kopacz w ciągu ostatniego roku, to bardzo często ma się wrażenie, że nie do końca wie, o czym mówi. Tak było na początku, podczas jej pierwszej konferencji prasowej w sprawie Ukrainy, słynna wypowiedź o tym, że jak słyszy, że coś się złego dzieje, to biegnie do domu, zamyka się w domu i reguluje drzwi. Tak było choćby ostatnio na konwencji programowej, kiedy przedstawiała szczegóły programu podatkowego i wyraźnie nie wiedziała, na czym te propozycje podatkowe przygotowane przez Janusza Lewandowskiego polegają, bo mówiła o 10% stawce podatkowej. Za chwilę minister finansów musiał prostować, że nie 10%, tylko między 10 a 40%. Więc wydaje mi się, że to jest taki lapsus pani premier. Ale w przeciwnym wypadku, jeżeli rzeczywiście Platforma zmieniła zdanie, to mamy do czynienia z gigantycznym skandalem finansowo-politycznym. To a propos tych zmian, jeśli idzie o ZUS, jeśli idzie o NFZ, to przecież Platforma idzie dalej, bo pojawiły się reklamówki PO, w których pani premier informuje o tym, że państwo weźmie na siebie ZUS i NFZ. To jest bardzo ciekawa zapowiedź. Ja przestrzegałbym przed tym, żeby brać na poważnie to, co mówi Platforma Obywatelska, szczególnie w okresie przedwyborczym. Przypomnijmy, że w 2007 roku Platforma szła do wyborów z hasłem likwidacji NFZ-u. Gdy to samo zaproponował kilka lat temu PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma zaatakowała ten pomysł jako populistyczny, nierealny itd. itd. Więc a dwa tygodnie temu wróciła do niego, powiedziała, że znowu chce zlikwidować NFZ. Jeszcze bardziej radykalnej wersji, bo nie tylko chce zlikwidować NFZ, ale chce, żeby państwo płaciło składki na NFZ, żeby nie robili już tego obywatele. Więc myślę, że pani premier Kopacz i ludzie, którzy piszą jej przemówienia, mają bardzo łatwą, dużą łatwość pisania, mówienia czegokolwiek. Natomiast nie należy się do tego przywiązywać. Wszyscy wiedzą, że Platforma przejdzie do opozycji po tych wyborach. Wszyscy wiedzą, że po tym, jak Platforma znajdzie się w opozycji, Ewa Kopacz na pewno nie utrzyma funkcji liderki tego ugrupowania. Paweł Zalewski mówi wprost, Grzegorz Schetyna powinien zostać szefem Platformy Obywatelskiej. Bardzo wielu polityków mówi to już anonimowo w rozmowach z zaprzyjaźnionymi dziennikarzami, choćby z Gazety Wyborczej. Więc raczej trzeba patrzeć na to, co mówią koledzy partyjni Ewy Kopacz, Grzegorz Schetyna i inni pretendenci do tego, żeby ją zastąpić, Tomasz Siemoniak, żeby wiedzieć, jaką politykę będzie, jakie postulaty będzie zgłaszała Platforma Obywatelska w przyszłej kadencji Sejmu. Ale jednocześnie jest bardzo wpływowa postać Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, której bardzo zależy na tym, żeby to Ewa Kopacz w dalszym ciągu była na czele PO, niezależnie od wyniku wyborów. Bardzo ciekawą informację kilka dni temu podał dziennik Fakt. Ona się tak przemknęła gdzieś bokiem, prawie niezauważona. Moim zdaniem to może być kluczowa informacja dla tego, co będzie się działo w najbliższych 2 latach. Mianowicie, podobno Platforma, podobno Ewa Kopacz dysponuje taką ekspertyzą jednej z kancelarii prawnych, w myśl których nie będą potrzebne lada moment wybory
Znaczy, nie będzie trzeba czekać z wyborami szefowej Platformy do roku 2019, tylko Ewa Kopacz wedle tej interpretacji dokańcza kadencję Donalda Tuska. Tak, ale ta kadencja się kończy w roku 2017 i wtedy, w momencie jak Tusk wraca z Brukseli, tadam, okazuje się, że można, można wybierać przewodniczącego i Donald Tusk może już w weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej Ewa Kopacz powiedziała wyraźnie, będą wybory zaraz po wyborach parlamentarnych. Myślę, że to przesądza los pani premier Kopacz. Nie sądzę, żeby Donald Tusk upierał się przy wspieraniu Ewy Kopacz, bo Donaldowi Tuskowi przede wszystkim zależy na tym, żeby władza w partii, w Platformie nie wpadła w ręce jego wielkiego przeciwnika, Grzegorza Schetyny. Sądzę, że Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że pani Ewa Kopacz jest nie do utrzymania na tej funkcji. Ktoś to przegra. Ale pojawiały się też ciekawe spekulacje na temat, kogo Donald Tusk mógłby użyć do tego, żeby zachować kontrolę nad partią. Na przykład mówi się o Tomaszu Siemoniaku, że on mógłby być takim kandydatem zamiast Ewy Kopacz. Tak sądzę. O Tomaszu Siemoniaku mówiło się również jako o tak zwanym planie B. Wtedy, kiedy Donald Tusk odchodził z funkcji premiera i kiedy nie było pewne, czy prezydent Komorowski zaakceptuje panią Ewę Kopacz na funkcji premiera, więc wtedy mówiło się, że Tomasz Siemoniak może być takim rezerwowym wariantem. Sądzę, że rzeczywiście to może być kandydat rezerwowy, więc ja bym bardziej dzisiaj się skupiał na tym, co mówi Tomasz Siemoniak, co mówi Grzegorz Schetyna, bo jego również nie skreślajmy, żeby mieć jakąś wizję polityki Platformy na następne lata, niż na tym, co mówi Ewa Kopacz, bo ona dzisiaj w desperacji, żeby utrzymać władzę w partii, żeby zdobyć jakiekolwiek powie cokolwiek. Mhm. A jak w takim razie traktować to złagodzenie linii ze strony Grzegorza Schetyny, ze strony także Tomasza Siemoniaka, którzy, a to coś ciepłego powiedzą pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy, a to troszkę stonują emocje swoich kolegów z partii. Taktyczna gra przed wyborami, czy rzeczywiście możliwość jakiejś współpracy w przyszłym parlamencie, może nie aż takiej, do jakiej wzywa Janusz Piechociński, któremu się marzy wielka koalicja PO, PiS, PSL? Nie ma możliwości zbudowania wielkiej koalicji PO, PiS, PSL, nie ma możliwości zbudowania koalicji rządowej PiS-u z Platformą, natomiast jakaś forma współpracy pomiędzy przyszłym rządem, mam nadzieję rządem PiS-u, chociaż pamiętajmy, wszystko jest jeszcze możliwe. PiS najprawdopodobniej wygra wybory parlamentarne, ale wcale nie musi tworzyć rządu. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że jeżeli nie uzyskamy bezwzględnej większości samodzielnie, to jest bardzo prawdopodobna koalicja strachu, wszyscy przeciwko PiS-owi. Ale jeżeli będziemy tworzyć rząd, to sądzę, że powinniśmy również regulować jakoś relacje z opozycją. My na pewno nie będziemy nie chcieli mieć takich wrogich relacji pomiędzy rządem a opozycją, jakie dzisiaj buduje rząd Platformy Obywatelskiej, który odrzuca do kosza wszystkie ustawy zgłaszane przez opozycję, ale również wszystkie projekty obywatelskie w pierwszym czytaniu. I sądzę, że czy Grzegorz Schetyna, czy ktokolwiek inny, kto nie będzie związany z tą frakcją Donalda Tuska i Ewy Kopacz, tą frakcją, która zaczęła tę wojnę Platformy z PiS-em w 2005 roku, dają pewne nadzieje na takie normalne relacje między opozycją a rządzącymi. Nie najważniejsze byłoby jakieś minimum porozumienia w kwestiach dwóch, bo trudne czasy idą, właściwie już nadeszły. Polityka zagraniczna, obronność państwa? Z całą pewnością to powinny być kwestie, które powinny być objęte jakimś szerszym konsensusem, nie tylko koalicji rządowej, ale również przynajmniej części opozycji. Ale tu już wybiegamy bardzo daleko w przyszłość. Najpierw musimy wygrać wybory jako prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość. Później musimy skonstruować rząd, a później dopiero będziemy zajmować się relacjami z opozycją. Zacytuję słowa Beaty Szydło z obszernego wywiadu, który można dziś znaleźć w dzienniku Gazecie Prawnej. Kandydatka PiS na premiera, wiceprezes partii mówi: mam ułożony w głowie swój skład rządu, ale finał będzie zależał od wyników wyborów. Można je wygrać i rządzić samodzielnie. Można wybory wygrać i tworzyć potem koalicję, co oznacza zupełnie inne warunki. Wreszcie można wygrać wybory i nie rządzić. Rzeczywiście są te trzy scenariusze cały czas w grze. Ale ja chciałbym do tego pytania, do tej deklaracji mam ułożony w głowie swój skład rządu przejść. Skład rządu Beaty Szydło czy Jarosława Kaczyńskiego? Bo jednak nie brak takich głosów, które się coraz częściej pojawiają po prawej stronie, że sytuacja jest tak poważna, zarówno zagraniczna, jak i wewnętrzna, że z całą sympatią, którą wielu kibiców politycznych ma do Beaty Szydło, to jednak Jarosław Kaczyński powinien być premierem. Jeżeli wygramy, naszym kandydatem na premiera jest Beata Szydło, jeżeli wygramy wybory, jestem przekonany, że to Beata Szydło będzie premierem. I oczywiście premier ma na więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o skład swojego rządu.
To jest jasne, że to nie będzie rząd czysto autorski. Premier zawsze musi się konsultować ze swoim zapleczem. Mam nadzieję, że tym zapleczem będzie tylko Zjednoczona Prawica, ale nie możemy zupełnie wykluczyć, że to będzie rząd koalicyjny i wtedy rozmaite stanowiska, czy również kwestie programowe będą przedmiotem dyskusji. My chcemy samodzielnej większości po to właśnie, żeby nie iść na rozmaite niedobre kompromisy. Pamiętamy rok 2005, kiedy również wygraliśmy wybory prezydenckie, tak jak wygrał Andrzej Duda, wtedy wygrał je świętej pamięci Lech Kaczyński. Również wygraliśmy wybory parlamentarne, tak jak wszystko na to wskazuje, wygramy wybory 25 października, ale nie mieliśmy stabilnej większości. Po 2 latach koalicja się rozpadła, doszło do przyspieszonych wyborów, w wyniku których straciliśmy władzę, więc najpierw musimy mieć stabilną większość, żeby ogłaszać skład rządu. Myślę, że ta wypowiedź pani prezes Beaty Szydło jest bardzo rozsądna. Na ile ją znam, to rzeczywiście może mieć w głowie już pełną obsadę rządu, bo jest to osoba bardzo uporządkowana. Wszyscy, którzy ją znają z pracy sejmowej, wiedzą, że jest świetnie zorganizowana. Natomiast no, nie można ogłaszać tego składu, dopóki nie wiemy, jaka będzie większość sejmowa. Adam Bielan, Polska Razem, Zjednoczona Prawica, był gościem Telewizji Republika. Dziękuję za wizytę. Dziękuję w naszym bardzo. Studio. Polska na dzień dobry. Minął już kwadrans po godzinie 8, zatem przed nami teraz najważniejsze informacje.